W poprzednich lekcjach tworzyliśmy kolumny obliczeniowe. W ciągu najbliższych kilku lekcji będziemy tworzyli miary. Ale zanim przejdziemy do miar, przygotujemy sobie dane, na których będziemy ćwiczyć. W tym celu klikamy skoroszyt programu Excel i otwieramy plik Baza sprzedaży, która znajduje się w katalogu 12 miar. W tym pliku mamy kilka tabel. Zaznaczymy wszystkie tabele i klikniemy przekształć dane. Sprawdzimy sobie, jak nazywają się nasze zmienne. Sprawdzimy, czy wszystkie są dobrego typu. I widzimy, w tabeli kalendarz mamy zmienną, która nazywa się kalendarz. Zmienimy jej nazwę na data. Jest ona typu data, więc wszystko jest ok. Mamy tabelę kupiec. Mamy jakieś ID kupca, jest typu tekstowego. I postaramy się, żeby wszystkie ID-ki były typu tekstowego. Nazwisko, imię, ID, miasta. Zmienimy na tekst. Dodamy nowy krok. Tabela miasta. Znowu mamy ID miasta, zmieniamy na tekst. Ponieważ wszystkie ID-ki posłużą nam do łączenia tabel. ID województwa również na tekst. Oddział. Znowu ID na tekst. ID miasta na tekst. ID województwa na tekst. Telefon. Również zamienimy sobie na tekst, bo nie chcemy, żeby numery telefonów były dodawane przez Power BI. Produkty. ID produktu jest tekstem. Kategorie, wszystko nam się zgadza. Cenę zmienimy na stałoprzecinkową liczbę dziesiętną. Dodamy nowy krok. Przesyłka znowu. ID na tekst. Koszty pakowania, stałoprzecinkowa liczba dziesiętna. Koszty wysyłki tak samo. Sprzedawca. ID sprzedawcy, tekst, imię, nazwisko, oddział. Mamy tutaj ID, więc zamieniamy na tekst. Oczywiście, ponieważ mamy osobną kolumnę imienia, to możemy od razu dodać nową kolumnę, kolumnę warunkową i określimy płeć sprzedawcy, ponieważ możemy to później wykorzystać w analizie, w raporcie. Napiszemy płeć. Jeśli, i tak jak ćwiczyliśmy na jednej z początkowych lekcji, jeśli imię kończy się na A, wtedy kobieta, w przeciwnym razie mężczyzna. Klikamy OK. Mamy płeć sprzedawcę, województwo, znowu ID na tekst, zamówienia, nasza tabela transakcyjna, mamy numer zamówienia, tekst, data sprzedaży zmieniamy na datę, dodamy nowy krok, data wysyłki znowu zmienimy na datę, ID przesyłki zmienimy na tekst, ID sprzedawcy jest tekstem, kupiec mamy tekst, ID produktu tekst, sprzedanych sztuk liczba całkowita. No i mamy dodatkową kolumnę, czy sprzedano więcej niż 3 sztuki produktów. Jest to kolumna typu logicznego, prawda i fałsz. Wszystkie typy mamy ustawione, więc możemy kliknąć narzędzia główne, zamknij, zastosuj. Poczekamy na załadowanie danych, na wykrycie relacji. Zobaczymy, jak nasze tabele zostały powiązane między sobą. Klikamy widok modelu. Zamkniemy sobie te wszystkie okienka boczne, żeby mieć lepszy widok.
Możemy sobie też troszeczkę poprzesuwać te tabele. Żeby zobaczyć, jak to wszystko zostało powiązane. No i mniej więcej nam się to udało. Sobie przesuniemy jeszcze sprzedawcę. Dobra. Oddział tak samo. No i jak wygląda nasz model? Mamy w środku tabelę zamówienia. Do niej są podpięte tabele słownikowe, czyli przesyłka, produkty, kupiec. Mamy też podpiętą tabelę sprzedawca. Po ID sprzedawcy. Do sprzedawcy mamy podpięty oddział dzięki tabeli, dzięki zmiennej ID oddziału. Ponieważ w oddziale mamy wykorzystane ID miasta, ID województwa, to zostały tutaj połączone też relacjami dwie tabele, województwo i miasto. Zauważmy, że relacja między tabelą województwo a tabelą oddział po ID województwa jest to relacja nieaktywna. Jak klikniemy ją dwa razy, mamy wyłączony checkbox, aktywuj tą relację. Co możemy zrobić? Po pierwsze, możemy usunąć tą relację. Wystarczy nam relacja, że do oddziału przyłączona jest tabela miasta, a do tabeli miasta przyłączona jest tabela województwa. I zauważmy, relacja między miastami a oddziałem jest typu 1 do 1. Czyli mamy idealne dopasowanie. Województwa do miast 1 do wielu. Mamy dodatkowo tabelę kalendarz. Dlaczego ta tabela nie została połączona z naszą tabelą transakcyjną? Dlatego, że w tabeli kalendarz mamy słowo data. Zmienna nazywa się data. A w tabeli zamówienia mamy zmienne o nazwie data sprzedaży, data wysyłki. Oczywiście mógłbym ręcznie stworzyć taką relację, czyli kliknąć i złapać datę, przeciągnąć na datę sprzedaży lub datę wysyłki. I już taka tabela kalendarza zacznie nam działać, ale zanim to zrobimy, zobaczmy, jak będą wyglądały wizualizacje. Dodam sobie na przykład macierz. Wejdę w tabelę zamówienia. Dodam sobie datę sprzedaży. I wychodzi na to, że wszystko w Power BI-u mi zadziałało tak, jakbym miał podpiętą do modelu tabelę kalendarza. A przecież w naszych relacjach, tutaj w połączeniu tabel, tabela kalendarz nie jest przyłączona. Z czego to wynika? Power BI ma w opcjach, czyli klikamy plik, opcje i ustawienia, opcje. Ma tutaj opcję dotyczącą analizy czasu, czyli bieżący plik, ładowanie danej. Jeżeli mamy zaznaczone analiza czasowa, to Power BI dodatkowo dokłada nam ukrytą tabelę kalendarza. Dzięki temu, nawet jeżeli nie dodamy żadnej tabeli kalendarza, to wszystkie daty będą się zachowywały tak samo, jakby taka tabela kalendarza była dopięta do modelu. Jest to bardzo pożyteczne, ale jednocześnie troszeczkę komplikuje nam wykonywanie niektórych miar,
ponieważ musimy dodawać dodatkowy parametr związany z datą. I ta metoda działa tylko na importowanych plikach. Dlatego będę namawiał do podłączania do modelu właśnie tabeli kalendarza, czyli na przykład łapiemy sobie naszą datę i łączymy relacją na przykład z datą sprzedaży, żebyśmy dalej zawsze używali swojej tabeli kalendarza. W kolejnej lekcji pokażę, jak robić takie tabele kalendarza.